Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zbłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Przed pielgrzymką oczywiście nie umieszkałem zaglądnąć środki masowego przekazu. I te kazania, które słyszałem, które były mówione do was, do części z was, były dość długie. Podobno ma być krótko, więc kilka myśli, które niech będą rzucone i niech zaowocują w głębi naszych serc. Bo nasze serce jest przestrzenią, gdzie rodzi się Chrystus. Człowiek, słuchając Bożego Słowa, owocuje. Pragniemy odkrywać tajemnice wiary, a szczególnie tajemnice Eucharystii. Przewodniczką będzie nam Maryja, która sama została obdarzona tajemnicą poczęcia Syna Bożego. Stajemy przed prawdą głębokiej wiary. Eucharystia jest wielką tajemnicą. Wielka tajemnica naszej wiary, tajemnica wiary. Ale gdy ktoś odkryje w Eucharystii Chrystusa, w Słowie, w Komunii Świętej na wiele innych sposobów, to jest wielki. To staje się tym, który daje świadectwo Panu Bogu. To staje się tym, który przychodzi do Boga. To staje się takim dzieckiem prostym, zwyczajnym, które kocha, które ufa Panu Bogu. I ten Pan Bóg, który się troszczy o nas, bo zależy mu na każdym z nas. Święty Mateusz tą prawdę przypomina i to miejsce tym bardziej o tym mówi, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, dobry, że Bóg posłał Syna, Syn umarł za nasze grzechy, bo nas umiłował do końca. Palotti i Jan Bosko gdzieś tam żyjąc się zetknęli ze sobą i coś o Księdzu Bosko, bo wypada o nim coś powiedzieć. Ksiądz Bosko miewał sny. Jeden sen dotyczył sytuacji kościoła. Wielka burza, aluzja do tego, co było ostatnio w Ewangelii w niedzielę. Piotr na jednym okręcie. Złe duchy, problemy, trudności. I ksiądz Bosko mówi, że aby Kościół uchronił się, musi zakotwiczyć okręt papieża między dwoma kolumnami. Na jednej kolumnie Najświętszy Sakrament, Eucharystia, a na drugiej Maryja. Myślę, że to ładnie pokazuje hasło tego naszego pielgrzymowania. Maryja pokorna służebnica, Maryja, która zawierzyła, która na przykład przy zwiastowaniu miała wątpliwości,
Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Ale oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Maria jest tą osobą, która zawierzyła Panu Bogu do końca. I mocno wierzę, że każdy z nas, tu będący, słuchający, przeżywający swoją wiarę, jak zawierzy Bogu na wzór Maryi, to wybrał właściwy cel. To idzie we właściwą stronę. Pomimo, że wiara nie jest sprawą prostą, łatwą, bo dobrze wiemy, że aby być świadkiem Chrystusa w XXI wieku, oj, trzeba się namęczyć. Spowiedź święta nie jest łatwa, Eucharystia nie jest łatwa, aby pójść na mszę świętą, ale ja mocno wierzę, że każdemu z Was się uda. Bo nie jesteśmy sami. Z nami są święci, którzy nas poprzedzili, święta Klara, wielu innych świętych, którzy byli przed nami. Oni też mieli problemy, trudności, ale oni byli wierni do końca. Prosimy Boga o mocną wiarę, a Bóg, który jest Bogiem miłosiernym, przyjmie nas i obdarzy nas potrzebnymi łaskami. Oto w sposób szczególny będę się modlił w czasie tej mszy świętej.